Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki szybki filmik o takim testerku do akumulatorków. I jeżeli chodzi o akumulatory, to nie tylko do... W tym wypadku wezmę tutaj lająka, ale także można nim testować sobie inne akumulatory. Już wam pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. Taki testerek można kupić, słuchajcie, na Allegro. Dwa przewody, z tyłu coś takiego. Ciekawe, o co chodzi z tym L i H. No tego na razie jeszcze nie wiem. Słuchajcie, jest instrukcja, jak tego używać, na szczęście. I powiem wam, że tą instrukcję no, trzeba sobie jakoś zapamiętać. Mamy trzy tryby diody. Czerwona dioda to jest... do akumulatorów 18650, LiFePO po czwórka i żółte do PB, czyli tych takich kwasowych 12-24 V. Na razie pewnie nie wiecie, o co chodzi z tą tabelką, zaraz wam wytłumaczę to wszystko. Tutaj instrukcja, może zrobię w ten sposób, żeby można było sobie zapauzować, przeczytać. No i jeszcze tutaj tą stronę. Ok, wszystko jasne. I teraz tak o, powiem wam, ile to kosztuje, nie? No można to kupić na szczęście na Allegro i nawet w dobrej cenie. Nie jest to jakoś wybitnie drogie. Szybciutko wam pokażę właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Allegro. Słuchajcie, mamy tutaj aukcję na Allegro i zobaczcie, to jest miernik, wskaźnik 2S, 8S, 12-24 V. Za dokładnie 6,70 zł, czyli spoko opcja. Programowalny i obsługa akumulatorów, tak jak już powiedziałem, zakres od 2S do 8S, akumulatory 12 i 24 V, czyli nawet taki samochodowy możemy sobie przetestować bez problemu. Zakres napięcia 4,36 V. Po wciśnięciu klawisza test wyświetlany jest poziom naładowania przez około 10 sekund. Dostarczony wskaźnik do przyjęcia ustawienia są na akumulatorów Lion 3S. Zmiana ustawień na inny zakres pomiarowy jest bardzo prosta i wykonuje ją się przyciskiem test według załączonego w komplecie opisu. No i tak o, łatwy montaż, tu komentarz mamy, nie? Łatwy montaż, działa dobrze, natomiast posiada mały błąd odczytu. Mój pakiet 3S2P posiada maksymalne napięcie 12,6 V, no ok, wiadomo. I wystarczy, że napięcie spadnie do 12,55 i dioda ustawiona spadnie do 80%. Nie, to raczej... Nie wiem, czy błąd, no... Dobra, nieważne. Może, albo może jakiś jest błąd gdzieś tam w zaprogramowanym tym całym softcie, który go pewnie tam jakoś obsługuje, nie? Słuchajcie, to jest tak, jeżeli chodzi o AliExpress, no to mamy już za 10 zł dwie sztuki. Jedna sztuka jest po 5, czyli powiedzmy sobie, że za 5 dych byśmy mieli ile? 5 razy 2, 10 sztuk. 10 sztuk. No i co? Do czego tak naprawdę zmierzam w tym filmiku? To można fajnie wykorzystać gdzieś w jakiejś obudowie, słuchajcie, do na przykład takich pakietów D, do wkrętarek, tam gdzie sobie zmieniamy na przykład z niklowo-kadmowych na lająki. No i możemy sobie ładnie taki wyświetlacz wstawić, gdzieś zamontować. No i wciskając przycisk dowiemy się szybciutko, jaki mamy stan naładowania naszego akumulatora. To jest jedna z opcji, inne to już tylko i wyłącznie zależy od nas, do czego byśmy sobie to wykorzystali. Słuchajcie, spróbujemy sobie zrobić to, na jednym nie będzie to działało, dlatego ja muszę wziąć pakiet 3S1P, nie mam 2P, tak jak ten gościu pisał, ale wytestujemy sobie to szybko na tym pakieciku. Ja wam tylko pokażę ogólną zasadę tego działania, no i sobie sami podejmiecie decyzję, czy takie coś też byście chcieli sobie kupić, czy wam się do czegoś mogłoby przydać. Uważam, że nie wiem, gdzieś w samochodzie, jak mamy coś takiego gdzieś schowane w schowku, możemy sobie sprawdzić jakoś akumulator, załóżmy, nie? Szybko. Ale to mówię, taki jeden pomysł z wielu. Słuchajcie, zobaczmy sobie coś takiego.
Co się stanie, jak ja podłączę te kabelki tutaj do tych biegunów, jeżeli chodzi o ten pakiecik, sobie to tutaj chwilę zagnę. No i patrzcie się, teraz podłączam. I on już mi tam pokazuje, ja go już tutaj z tym jakby ustawiałem, także pokazuje mi tą wartość, ile ma naładowanie, 60%. Ale zobaczcie, jak nacisnę teraz ten przycisk, to mi pokazuje przez te 10 sekund, tak jak to tam opisywali, nie? Ale teraz, jeżeli chciałbym coś zmienić, trzymam dłużej test. Jeszcze raz, dłużej test. O, widzicie? Mruga na czerwono 20. I teraz w tym trybie, jak on mi mrugał na czerwono, mogę zmieniać typy tych akumulatorów, czyli czerwony, zielony, żółty. Zobaczcie, jeszcze raz. Chcę ustawić sobie, załóżmy teraz pokażę wam, jak się ustawia pod ten pakiet, czyli wciskam, słuchajcie, dłużej, mruga mi czerwona, raz nacisnę. Aj. Jeszcze raz. Jeszcze raz, cisnę dłużej, ok. Teraz zmieniam te tryby, nie? Widzicie? Zielona, ta żółta i czerwona. No czerwona będzie wiadomo, do tych lejonków 18650. I zobaczcie, teraz zaprogramowałem go na tryb lejonków, tak? Nic nie robiłem. I żeby zaprogramować pod ten pakiecik 3S, no to widzimy, że tutaj mamy ilość ogniw, napięcie 3, czyli ja muszę na L2 ustawić, żeby mi migała ta dioda. Widzicie, L2 Bright. Jeżeli bym miał pakiet 4, no to wtedy L3. Akumulator już mam ustawiony, to teraz programujemy tą tutaj część, nie? I teraz analogicznie jeszcze raz. Teścik. Ok, miga mi. Aj, dlaczego on mi nie chce przejść w ten tryb wyboru akumulatora, jak przecież trzymam długo. No i patrzcie się, miga mi na czerwona ta dioda. No coś tutaj mi ten. Jeszcze raz, może zrobię taką, uruchomię, teraz przycisnę dłużej. Ok. Dobra, teraz zmieniam. Chyba tak jest prościej to zrobić. Teraz mam taką czerwony. Cisnę dłużej i teraz jestem w trybie ustawiania tych, zobaczcie, tu jest już pakiet 8S, 2S, 3S, no i cisnę na dłużej, to wtedy go zaprogramuję, no i pakiet 3S zaprogramowany, tak? Tak wygląda programowanie tego układu i teraz po wciśnięciu, jak to się wyłączy, załóżmy, mam gdzieś w obudowie go pięknie, tam od wkrętarki, załóżmy, nie? No to sobie biorę pyk, patrzę stan, aha, 60%. No to jeżeli tutaj mi pokazuje 60%, 12,6V to jest 100%, no to zobaczmy sobie, ile on pokaże mi na mierniku, tak? No i zadanie domowe dla was. Obliczcie, czy poprawnie pokazuje tą wartość. Słuchajcie, 12,6 to jest 100%. On pokazywał tutaj 60, a ile jest faktycznie? 11,52. 11,52 na mierniku faktycznie napięcie. Czy to jest 60% z 12,6V? Piszcie w komentarzach, matematycy. Słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze jeden teścik. Zaprogramujemy go pod pakiet troszeczkę większy, jaki mam we wkrętarce. No i ogólnie taka jest zasada tego działania, tak? Jeżeli byśmy chcieli analogicznie pod akumulator 12V, jaki mamy w samochodzie, no to wiadomo, wchodzimy sobie w ten tryby, ustawiamy tryb żółty, czyli PB, no i wtedy sobie L2, czyli tutaj mamy L2 60, ustawiamy i mamy tryb kwasowego na 24V.
Jeżeli na 12, no to wtedy L1, tak? Czyli 40. Nie, no generalnie ta instrukcja jest bardzo przydatna. Nie powiem, że nie. Także idę po wkrętarkę i zobaczymy sobie, jak to będzie działało na wkrętarce. Dobra, słuchajcie, tu mam wkrętarkę z takim czymś. Słuchajcie, to jest bez żadnego BMS-a, nic, po prostu gołe ogniwa VTC4. No i to już mi działa po prostu tyle czasu na jednym ładowaniu, że wieście mi, i nic, pod pełnym obciążeniem mi się nie robi. Także te BMS-y, to powiem wam szczerze, że nie wiem, czy jest czasami warto instalować. Słuchajcie, pakiet 5S. No i zobaczmy sobie, jak tym razem tutaj on się spisze. Tylko muszę sobie najpierw to tutaj jakoś zakręcić, tak żeby on mi pokazał. No tutaj kurde, nie mam jak to złapać. Dobra, spróbuję na razie tak, słuchajcie. Coś tam pokazuje, ale on nie jest zaprogramowany. Popatrzcie się, pokazał na fulla, nie? No to teraz zrobimy analogicznie. Kurde, jak to złapać? Dobra, spróbuję dwoma palcami. Mówię, to jest troszeczkę ciężko, ok. I teraz programujemy go na pakiet 5S, czyli 5 ogniw, czyli L4 będę musiał w tym wypadku. Zobaczcie, 5 ogniw, L4, żeby mi się świeciła. No i wiadomo, czerwona dioda, nie? Czyli robimy test. Cisnę dłużej. Ok, czerwona. Dobrze. I teraz ta, czyli tutaj pakiet 5, dłużej cisnę. No i słuchajcie, zaprogramowane 60%. Też jest 60%. Niech zgaśnie. No i załóżmy, teraz mam do tego obudowę jakąś zrobioną, nie? Fajną. No i jest sobie taki wyświetlacz zamontowany. Słuchajcie, naciskam. Pokazuje mi 60% naładowania akumulatora. Czyli jeszcze trochę jest. Nawet połowy nie, nie jest użyte. A wieście mi, naprawdę sporo już tego używałem do różnych rzeczy. No to słuchajcie, zmierzmy sobie tym razem, ile tutaj jest te napięcie. No i to jest zadanie dla matematyków. Słuchajcie, minus, plus. No i mam 19,31 V. 19,31. Jeżeli mamy 1, 2, 3, 4, 5 po 4, 2 V, że wtedy jest 100%, no to policzmy sobie. 4 razy 5 to jest 20. 20, 4, 3, 4, 2, tak? 2, 4, 6, 8, 10. Chwila. Jestem cienki z matematyki, jeżeli chodzi o. Muszę kalkulator sobie szybko włączyć. Kalkulator. No i policzmy, ile to jest. 5 razy. Słuchajcie, 4,2. No to 21 V. 21 V ustawiam na zasilaczu serwisowym. Podaję tutaj, one mi się ładują na 100%. W tym wypadku 21 V to jest 100, a tutaj pokazuje miernik 19, no 19,30, nie? Czyli 60% według tego testerka. No i tak wygląda zabawa z tym testerem. Słuchajcie, dostałem go na testy od znajomego, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, jeżeli to będzie oglądał. Hi, hi, hi. No, także mówię, 5 zł na AliExpressie, 6 na Allegro. To już chyba bym wolał to kupić na Allegro, bo szybka wysyłka, mieć na drugi dzień w domu. Kilka sztuk mogłoby się przydać. Są jeszcze inne wersje takich testerków. No i właśnie, teraz jest pytanie do was. Jeżeli ktoś z was zna jakieś takie fajne testery, które właśnie można by fajnie montować w takich pakietach do wkrętaków akumulatorowych, wkrętarek znaczy się, no to niech napisze, nie? Na przykład jakieś, kurde, jakby były z LCD-kiem, to już w ogóle, ale wiadomo, wtedy cena nie będzie oczywiście 5 zł czy tam 6. Także to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że komuś się spodobało.
Jeżeli kupi ktoś taki testerek, bądź też posiada taki tester, to niech napisze w komentarzu. To sobie poczytamy też z przyjemnością. Tyle, pozdrawiam, trzymajcie się.